Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby różne projekty uchwał i ustaw, które były wcześniej zaplanowane, trafiły do Sejmu. To jest kontynuacja prac, które toczyły się, niektóre z nich jeszcze przed wyborami, niektóre rozpoczęły się po wyborach, ale chcemy po prostu, niezależnie od tego, że funkcjonujemy w okresie przed uzyskaniem wotum zaufania, przed poddaniem rządu pod głosowanie w Sejmie, chcemy, aby rząd normalnie pracował, aby pokazywał konkretne projekty ustaw, takie, które były wcześniej zaplanowane, i w momencie, kiedy w Sejmie trwają takie polityczne przepychanki, możemy powiedzieć w ten sposób, rząd Prawa i Sprawiedliwości zajmuje się konkretnymi projektami. Realizujemy również w ten sposób konsekwentnie nasze zapowiedzi, nasze obietnice i działamy zgodnie z planem. Mamy pewien plan wytyczony od dłuższego czasu i realizujemy go. Rada Ministrów bardzo intensywnie pracuje. Spotkaliśmy się dzisiaj i omawialiśmy projekty, które za chwilkę Państwu przedstawimy. Po pierwsze, dyskutowaliśmy o projekcie, który uzyskał już dawno w mediach nazwę kredyt 2%. To kredyt, który zasadniczo zwiększa dostępność dla wielu polskich rodzin, dla dziesiątek tysięcy polskich rodzin, i ponieważ cieszy się takim powodzeniem, to zdecydowaliśmy o zwiększeniu finansowania tego całego projektu. Szanowni Państwo, mieszkanie, dostępność mieszkań to jedna z fundamentalnych wartości, które przyświecają naszym działaniom. Chcemy, żeby mieszkanie było takim towarem, na którego każdego Polaka, który uczciwie pracuje, po prostu jest stać. I żeby tak było, kredyt 2% jest jednym z rozwiązań, które okazały się wielkim sukcesem. Po czym można poznać sukces? Po popycie na dany produkt. I w tym przypadku popyt jest absolutnie ogromny. To projekt, który jest dostępny dla wszystkich tych par, które nie ukończyły 45 roku życia. Warunki są tutaj znane. Staramy się, aby ta popularność tego produktu mogła spotkać się z jego podażą w przyszłym roku. I stąd decyzje, które podjęliśmy na Radzie Ministrów, dotyczące właśnie tego, aby ten kredyt, który stał się spełnieniem marzeń dla wielu polskich rodzin, był rozszerzony z punktu widzenia dostępności. Wiemy, że kolejne banki do niego przystępują. Ale nas interesuje perspektywa nie banków, tylko interesuje nas perspektywa ludzi. I zwracam uwagę tutaj na ten aspekt, ponieważ z perspektywy ludzi kredyt powinien być przede wszystkim tani i bezpieczny. I ta nasza propozycja właśnie spełnia te kryteria. Kredyt jest tani i bezpieczny. A ponieważ komentuję tematy związane z sektorem bankowym, to jedna kwestia, szanowni Państwo. Propozycja złożona przez Polskę 2050 dotycząca wakacji kredytowych znacznie ogranicza liczbę tych Polaków, którzy mogliby skorzystać z projektu znanego Wam z poprzednich naszych propozycji, bo to przecież już prawie 2 lata temu przyjęliśmy propozycję wakacji kredytowych. Nasza propozycja obejmuje ponad 1 milion polskich rodzin, a ta, no niestety muszę powiedzieć, co staje się powoli już bardzo wyraźnym akcentem, symbolem wręcz działań po stronie dzisiejszej opozycji sejmowej, działań lobbystycznych. Tam znalazły się właśnie również, moim zdaniem, takie działania lobbystyczne po stronie banków, ponieważ w nowym projekcie zaproponowanym przez dzisiejszą opozycję znacząco ogranicza się pulę osób, która będzie mogła skorzystać z wakacji kredytowych. O tym też warto rozmawiać. Nie dajmy sobie tutaj, szanowni Państwo, zastosować działań, które są de facto wynikiem różnych nacisków lobbystycznych. A więc pierwszy projekt omawiany na Radzie Ministrów, kredyt 2%. I drugi, który kierunkowo przyjęliśmy, ale chcemy również doprowadzić do wysłuchania publicznego tego projektu, właśnie po to, aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o naciski, o lobbying. To projekt dotyczący
lokalnej półki. Z gruntu te założenia dotyczące tego projektu są bardzo dobre i bardzo ważne, zarówno dla zdrowia Polaków, bo to, co polskie, to, co szybko trafia na polski stół, to, co z polskich produktów, to z założenia przyjmujemy, że zdrowe, że smaczne, że tanie. Ale również bardzo dobry dla polskich rolników, ponieważ skraca to drogę od pola do stołu, a więc eliminuje pewnych pośredników, którzy powodują, że produkt jest droższy dla konsumentów, droższy dla Polaków, a jednocześnie też mniejszą część tej marży, mniejszą część zysku mogą poprzez to zatrzymać dla siebie rolnicy, a nam chodzi przede wszystkim o polskich rolników. A więc, szanowni państwo, zależy nam na tym, aby żywność, która trafia od polskiego producenta dla Polaków, do Polaków, była jak najtańsza i przede wszystkim, żeby zapewniała lokalnym rolnikom możliwość zwiększania rynku zbytu. Bo dzisiaj oni trafiają do hipermarketów, do supermarketów, a tam ich pozycja negocjacyjna jest bardzo słaba. A nam zależy na polskich rolnikach, a nie na zagranicznych supermarketach, które bardzo fajnie, że sobie dobrze działają na rynku polskim, ale niech nie realizują swoich wielkich zysków kosztem polskich rolników. To jest perspektywa, którą my przyjmujemy. I dlatego będziemy również w krótkim czasie wnioskowali o wysłuchanie publiczne w momencie, jak projekt tej ustawy trafi do Sejmu. Szanowni państwo, nasz rząd zgodnie z przedstawianym przeze mnie w zeszłym tygodniu i w poprzednich dniach dekalogiem polskich spraw realizuje poszczególne projekty. Chcemy, aby one były podstawą dla koalicji polskich spraw. Chcemy, aby zwłaszcza posłowie trzeciej drogi zainspirowani tym wspólnym mianownikiem, który przedstawiamy, również i tutaj, bo wierzę, że te projekty spotkają się z akceptacją wielu parlamentarzystów, żeby zagłosowali za naszym rządem, ale też żeby przede wszystkim zagłosowali za tymi dobrymi ustawami, które konsekwentnie przedstawiamy do Sejmu. My pracujemy dla dobra zwykłych Polaków. Chcemy poza tym harmidrem, poza tymi kłótniami, które widać w Sejmie, koncentrować się na tym, co przyjmowaliśmy wcześniej zgodnie z dekalogiem polskich spraw i realizować to, co jest dobre dla wszystkich polskich rodzin. Dziękuję bardzo, panie premierze, i bardzo proszę o zabranie głosu minister rozwoju i technologii, panią Marlenę Maląg. Szanowni państwo, realizowanie marzeń Polaków o tym, aby mieć swój dom. To, co dla każdego z nas łączy się przede wszystkim i kojarzy z poczuciem bezpieczeństwa, stabilizacji polskich rodzin, to ma w DNA Prawo i Sprawiedliwość, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Udowadniamy to nie słowami, ale konkretnymi czynami, programami społeczno-gospodarczymi, które wdrażaliśmy, które przede wszystkim pomagają godnie żyć polskim rodzinom. Ale dla polskich rodzin priorytetem jest posiadanie mieszkania. Właśnie tam, gdzie to ciepło domowego ogniska tworzymy razem ze swoim współmałżonkiem, razem ze swoimi dziećmi. I program Pierwsze Mieszkanie, które ma takie poważne bardzo dwa komponenty i bezpieczny kredyt dwuprocentowy, ale także konto mieszkaniowe, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. I dlatego też dzisiejsza decyzja, która została podjęta dzięki panu premierowi na Radzie Ministrów, że zmieniamy limit finansowania, a więc przede wszystkim pokazując, analizując, Ministerstwo Rozwoju razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego analizuje zainteresowanie tym programem. I tak jak państwo, tak jak informujemy, wniosków złożonych do tej pory zostało około 90 tysięcy. Umów, które są już podpisywane, tych umów jest ponad 40 tysięcy i żeby zachować przede wszystkim ten progres i żeby wszyscy mogli zrealizować to marzenie o swoim własnym mieszkaniu, podjęliśmy decyzję o tym, że zwiększamy budżetowanie, a więc limity w poszczególnych latach. Cały program był zaplanowany na ponad 11 miliardów złotych. Dzisiaj będzie to ponad 16 miliardów złotych. I co planujemy? To przede wszystkim ten wzrost ma dać możliwość, że wszystkie te osoby, które złożą
złożą wnioski, a więc osoby do 45 roku życia. Przypomnę tutaj, że jeżeli to są osoby samotne, mogą składać wniosek o kredyt w wysokości 500 tysięcy. Jeżeli to są małżeństwa, czy też pary, które mają dziecko do 600 tysięcy złotych, widzimy, że średnie finansowanie, średni kredyt jest około 400 tysięcy złotych. Chcemy, aby przede wszystkim każda osoba, która te warunki spełnia, mogła zrealizować swoje marzenia o tym własnym M. Dlatego też budżet przyszłoroczny zostaje zwiększony o ponad 800 milionów złotych. To przede wszystkim pozwoli, że właśnie te marzenia będą realizowane. Wpisuje się to pięknie w tą politykę wsparcia rodzin. Również warto wspomnieć, że od początku funkcjonowania programu konto mieszkaniowe też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Czyli to, abyśmy mogli zabezpieczyć swoje dzieci na przyszłość, żeby miały mieszkanie. Można odkładać pieniądze. Do tej pory tam zostało zgromadzonych ponad 19 milionów złotych i około 4,5 tysiąca takich kont zostało podpisane. Szanowni Państwo, kolejna dobra zmiana dla polskich rodzin, dla Polaków, bo przede wszystkim odpowiedzialny rząd, odpowiedzialne państwo, gdzie w DNA ma realizację polityki społecznej, realizację wsparcia rodzin, ale troska o to, żeby kraj rozwijał się w sposób równomierny, zrównoważony, jest realizowana poprzez wprowadzenie tej ustawy i tą ustawę będziemy przesyłali do Sejmu, aby Sejm obecnej 10 kadencji zajął się jak najprędzej, żebyśmy w pełni mogli realizować wsparcie dla rodzin w postaci swojego własnego, wymarzonego pierwszego mieszkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani minister i bardzo proszę o zabranie głosu panią minister Annę Gębicką. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo żywnościowe to nasz priorytet. To jeden z trzech głównych filarów bezpieczeństwa państwa, ale tego bezpieczeństwa żywnościowego nie da się zapewnić bez budowania opłacalności w polskim rolnictwie. To jest taka kwestia, o której dyskutujemy bardzo często, bo obecnie Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o państwa, jeżeli chodzi o samowystarczalność żywnościową państw Unii Europejskiej. Natomiast musimy wzmacniać sektor rolny, musimy wzmacniać przede wszystkim pozycję rolnika w łańcuchu dostaw, musimy skracać także te łańcuchy dostaw. I temu naprzeciw wychodzi właśnie ustawa dotycząca lokalnej półki i dotycząca także znakowania tych produktów polską flagą, tak żeby każdy konsument miał pewność, że ten produkt, który wybiera, jest po prostu produktem polskim. Pan premier mówił o tym, że wiele tych rozwiązań potrzebuje tak naprawdę, dotyczy wszystkich i potrzebuje też takiego ponadpartyjnego porozumienia, bo te problemy, z którymi się zmierzamy, one dotyczą nas wszystkich. I tutaj mam nadzieję na to, że ten projekt będzie miał właśnie takie poparcie, bo rolnictwo potrzebuje stabilności, potrzebuje rozwiązań systemowych. I o tych rozwiązaniach systemowych ja też będę w poniedziałek rozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych rolników, z organizacjami branżowymi, bo uważamy, że taki dialog jest bardzo potrzebny. Stąd także ten pomysł, żeby ten projekt został przedstawiony do wysłuchania publicznego w taki sposób, żeby z jednej strony rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, a z drugiej, żeby właśnie móc w pełni wysłuchać tego głosu, zwłaszcza głosu rolników, zwłaszcza głosu organizacji, które ich reprezentują. Jeśli chodzi o samą zawartość projektu, on dotyczy nałożenia obowiązku na sprzedawców żywności, czyli tych jednostek handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2. I tutaj oni będą zobowiązani z jednej strony do tego, żeby te produkty oznaczać flagą polską, z drugiej strony, żeby ta sprzedaż produktów z poszczególnych kategorii, to będą owoce i warzywa, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne oraz pieczywo, były w ilości nie mniejszej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w danym roku. Ale kolejna sprawa to też ten element informacyjno-edukacyjny, bo to jest nie mniej ważne. I tutaj wprowadzony zostanie także obowiązek dotyczący prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie produktów lokalnych co najmniej raz w roku przez co najmniej 2 kolejne tygodnie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam,
Naszym kluczowym zadaniem jest to, żeby zwiększać opłacalność w polskim rolnictwie. Widzimy, że mierzymy się teraz z tą konkurencją ze strony Ukrainy. My już wcześniej w ministerstwie uruchamialiśmy chociażby takie programy dotyczące wsparcia właściwie odbudowy polskiego przetwórstwa, polskiego kapitału w przetwórstwie. On był adresowany i do rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny, ale też do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, po to, żeby właśnie ten kapitał wzmacniać. Pracujemy także nad rozwiązaniami dotyczącymi spółdzielczości, bo widzimy chociażby w państwach Europy Zachodniej, że tam wielu rolników jest zrzeszonych w organizacjach. W niektórych sektorach to jest nawet 70, 80, 90% zrzeszonych osób i w ten sposób, że organizacje de facto negocjują, dyktują te ceny, jak one powinny wyglądać. To jest nasz kolejny cel. O tym będę także rozmawiać z przedstawicielami związków i organizacji branżowych i mam nadzieję, że ten projekt tutaj bardzo oczekiwany zresztą przez rolników, bo ja przez te całe 3 lata bycia w ministerstwie, ale teraz także przez te ostatnie dni odbyłam bardzo wiele spotkań z rolnikami i cały czas rozmawialiśmy o tym, że potrzeba rozwiązań systemowych i lokalna półka i znakowanie polską flagą jest właśnie takim rozwiązaniem systemowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani minister. Szanowni państwo, teraz przechodzimy do pytań. Bardzo proszę pan redaktor i później kolejne redakcje. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Panie premierze, chciałem zapytać o 11 grudnia. Jaki jest plan na ten dzień, jaki jest plan na wotum zaufania? Czy określił pan już sobie czas, o czym pan chce w szczególności mówić? I chciałem zapytać, jakie idzie poszukiwanie większości dla pana rządu podczas naszego ostatniego spotkania. Nie chciał pan wymienić nawet jednego nazwiska posła, który pana popiera, w obawie, że taka osoba, jak pan powiedział, byłaby zaszczuta. Czy dziś może pan powiedzieć trochę więcej, rozwiać te tajemnice? No właśnie nie, panie redaktorze, dlatego że jestem przekonany o tym, że gdybym w ogóle powiedział o tym, z kim rozmawiamy, to TVN w szczególności zaszczułby takie osoby i zniszczyłby i taką podstawową tkankę zaufania, która została wytworzona między nami. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, to już zdaje się 11 razem z panem marszałkiem Hołownią ustaliliśmy, że w godzinach porannych rozpocznie się Sejm i wtedy przedstawię moje exposé i wtedy oczywiście te wszystkie punkty, o których my tutaj mówimy w ramach dekalogu polskich spraw, albo znajdą większość sejmową i Koalicja Polskich Spraw powstanie, albo nie, więc to bardzo szybko zostanie rozstrzygnięte. My teraz koncentrujemy się na tych działaniach, o których tutaj mówiliśmy, czyli realizacji poszczególnych projektów ustaw, które wcześniej już były opracowywane i chcemy, aby one trafiły do Sejmu. Chciałbym pana premiera uspokoić, nie będę napierał w takim razie o nazwiska, a chciałbym podpytać chociaż o ilość tych osób spoza Prawa i Sprawiedliwości, które pana w tym momencie popierają. Ja tego dzisiaj powiedzieć nie potrafię, ponieważ to dopiero zostanie zweryfikowane podczas głosowania. Nie jest wykluczone, że ta atmosfera strachu, którą staracie się państwo wytworzyć w TVN-ie w szczególności, doprowadzi do tego, że również te osoby, z którymi rozmowy były dobre, muszę powiedzieć, zdecydują się zagłosować w myśl tego, jak życzą sobie liderzy tych ugrupowań, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że każdy poseł odpowiada przed swoimi wyborcami przede wszystkim, a nie przed liderami. I sądzę, że niekoniecznie może wszyscy posłowie będą chcieli żyrować, podpisywać się pod 100 obietnicami Platformy Obywatelskiej, z których już wiadomo, że z części się wycofują, a część próbują zrealizować w sposób uległy wobec lobbystów, czego dowód wczoraj widzieliśmy bardzo wyraźnie w postaci afery wiatrakowej czy Lex Kloska. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, witam. Niewodowski Michał, Fakty TVN. Pytanie do pana premiera. Czy uważa pan, że dopłaty do cen energii powinny być finansowane także na koszt Orlenu i czy podobnych planów nie przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość? Proszę? Jeszcze raz, na koszt? Na koszt Orlenu. A, Orlenu. Na koszt Orlenu i czy podobnych planów nie przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość? Szanowni państwo, pytanie pana redaktora o niezwykle ważną sprawę, czyli w jaki sposób finansować zamrożenie cen energii elektrycznej, energii cieplnej, ewentualnie również dla mieszkańców.
I ja muszę tutaj powiedzieć o jednej bardzo ważnej sprawie, także dziękuję za to pytanie. Otóż rząd przedstawił bardzo konkretny projekt ustawy, który ma być finansowany częściowo z budżetu, częściowo ze spółek Skarbu Państwa, więc odpowiadam od razu na drugą część pana pytania. Że tak organizowaliśmy to również wcześniej. Wystarczy popatrzeć na charakterystykę tych regulacji, które wdrażaliśmy od 2 lat, bo od 2 lat mamy kryzys energetyczny na świecie, bardzo wysokie ceny energii. A więc rząd zaproponował taki system rekompensowania wysokich cen energii, a tak naprawdę zamrożenia wysokich cen energii. Co zrobiła dzisiejsza większość opozycyjna? Otóż zaproponowała swój projekt, do którego podpięła takie regulacje jak wywłaszczenie związane z budową wiatraków. Wiatraki mogą pojawiać się 300 metrów już od domów albo od parków krajobrazowych. To jest efekt lobbingu, który widać po prostu na odległość i dziecko może rozpoznać, że dopięcie tego do tej ustawy, drodzy rodacy, to jest naprawdę, szanowni państwo, szalenie ważny moment. Być może taki moment, który doprowadzi do tego, że część posłów otrzeźwieje i zagłosuje właśnie za Koalicją Polskich Spraw za 10 dni. Dlaczego tak uważam i dlaczego w to wierzę, że tak może się stać? Bo to dowód na to, że ci lobbyści, którzy gdzieś tam są ukryci w Polsce 2050 czy Platformie Obywatelskiej, bo to stamtąd wypłynął ten projekt. Ja przy okazji chciałem zapytać, kto jest autorem tego projektu? Pytam, kto jest autorem tego projektu afery wiatrakowej. I oni chcą podpiąć i uzależnić te lobbystyczne przepisy od pozostałej części ustawy dotyczącej zamrożenia ceny energii elektrycznej. Nie tak powinno się to odbywać. Zamrażamy ceny energii elektrycznej, bo to jest dobre dla Polaków. I ustawa Prawa i Sprawiedliwości jest w Sejmie. A wszelkie tego typu działania o charakterze poza zakulisowym nie powinny mieć miejsca i widać wyraźnie, że jeszcze ta koalicja nie powstała, a już jest pierwsza afera wiatrakowa. No naprawdę można powiedzieć rekord świata. To ja bym tylko dopytał o sam pomysł dopłat Orlenu do cen energii. Czy ma to rację bytu, czy raczej jest to kwestia nie do przyjęcia? Nie, ja uważam, że tak jak poprzednio realizowaliśmy, wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny się częściowo dołożyć do tego i tak to realizowaliśmy poprzez poszczególne mechanizmy regulacyjne. Regulacje cen energii elektrycznej powodowały, te, które wdrażaliśmy, że spółki energetyczne, spółki paliwowe również, pan redaktor pytał o spółkę paliwową, dokładały się do tego. Nie bardzo rozumiem, dlaczego w ciężar jednej spółki. To też prowadzi mnie do takiego podejrzenia, przepraszam bardzo za taką szczerość, ale do takiego podejrzenia, że może ktoś przygotowuje się do tego, żeby sprzedać Orlen, żeby wyprzedać spółki Skarbu Państwa, bo tak to trochę wygląda. Ale jeśli tak, to by znaczyło, że no, bardzo szybko, jeszcze zanim sformułowała rząd obecna opozycja, to już doprowadza do przygotowania gruntu pod wyprzedaż polskich sreber rodowych. Bardzo proszę, pani redaktor. Dziękuję bardzo. Panie premierze, tutaj właśnie pytanie też o tą sprawę z wiatrakami. Jaki uważa pan, jaki jest cel połączenia tej ustawy wiatrakowej z zamrożeniem cen prądu i czy to miałoby na celu na przykład powstrzymanie prezydenta Andrzeja Dudy przed zawetowaniem takiej ustawy? To jeszcze raz pokrótce przedstawię tą moją linię argumentacji. Szanowni państwo, można zaproponować ustawę, tak jak nasz rząd, która się koncentruje wyłącznie na obniżeniu, a tak naprawdę zamrożeniu cen energii elektrycznej. Jasna, klarowna, źródła finansowania. Wszystko tam jest klarowne i ciężko się do czegoś doczepić. A można zaproponować ustawę o zamrożeniu cen energii, która de facto jest efektem wielkiego lobbingu, jak już widzimy. Proszę popatrzeć sobie tylko na wczorajsze notowania cen akcji Siemensa, niemieckiej spółki Siemens i polskiej spółki Orlen. Jak dzisiejsza opozycja na skutek tego lobbingu przedstawiła swoją propozycję, natychmiast tąpnęły i to dramatycznie
Rzadko się coś takiego zdarza na giełdzie, że dramatycznie topnęły akcje polskiej spółki Orlen. I w tym samym czasie dramatycznie wzrosły ceny niemieckiej spółki Siemens. Ja myślę, że wszyscy Polacy są mądrzy i potrafią sobie wyciągnąć wnioski z takiej regulacji. Jest to dla mnie naprawdę coś niebywałego. To jest szokujące, że w tak szybkim czasie lobbyści są w stanie dotrzeć do tych, o których uważają za przyszłych decydentów. Być może mają rację, być może nie. Może wstrząśnie to sumieniami polskich parlamentarzystów i zagłosują za Koalicją Polskich Spraw. Mam taką nadzieję. To jeszcze jedno pytanie. Tutaj chciałam się zapytać, czy prezydent Andrzej Duda, może pan wie, będzie brał pod uwagę rekomendacje Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, jeżeli chodzi tutaj... To trzeba dopytywać pana prezydenta Andrzeja Dudę, pani redaktor. To może dopytam w takim razie o członków Komisji Śledczej, bo tak jak tutaj słyszeliśmy, Prawo i Sprawiedliwość chce mieć 5 członków na 11 komisji, tak? 11 członków. W sensie 5 członków członków komisji. Tak. Tutaj, szanowni państwo, powoływanie komisji śledczych jest bardzo ściśle uregulowane zarówno ustawowo, jak i regulaminowo, a także wypowiedział się w tej kwestii Trybunał Konstytucyjny, można powiedzieć, powołany w całości wówczas przez ówczesną opozycję, przez dzisiejszą opozycję, czyli ówczesnych rządzących. To była Lewica. To był chyba 2006 rok, kiedy ten wyrok został wydany, ale sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powoływani byli przez naszych dzisiejszych przeciwników politycznych. Tak to w skrócie ujmijmy. I zalecam wszystkim, którzy się tą sprawą interesują, przeczytanie tego wyroku, bo tam są jasne wskazówki co do tego, że Trybunał Konstytucyjny może się wypowiadać w sprawie komisji śledczych i co z tego wynika, jak również zwracam uwagę na to, że ustawowo uregulowany jest tryb powoływania członków komisji śledczych i są tam uzgodnione parytety. Z tych parytetów wynika owszem to, co pani redaktor zasugerowała, że Prawo i Sprawiedliwości powinno przysługiwać na 11 miejsc 5 członków komisji. No i tak dzisiejsza opozycja, łatwo policzyć, będzie miała większość, ale tak, 5 członków komisji śledczych będzie przysługiwało naszemu obozowi politycznemu. Czy ja mogę jeszcze doprecyzować do pytania pierwszego, bo tam była druga część pytania, czy połączenie tej ustawy wiatrakowej z zamrożeniem cen prądu miałoby na celu uniemożliwienie zawetowania prezydentowi tej ustawy? Być może taka jest ukryta intencja, pani redaktor, szanowni państwo. Pytanie jest jak najbardziej zasadne. Być może sprytnie, ale bardzo, bardzo nieładnie, autorzy tej afery wiatrakowej, autorzy tego Lex Kloska zaplanowali właśnie takie działanie. Chcieli utrudnić panu prezydentowi możliwość zawetowania, ponieważ w tej ustawie byłyby też bardzo dobre dla milionów polskich rodzin, dla gospodarstw domowych w Polsce uregulowania dotyczące zamrożenia cen energii. Czyli chcieli złapać w pułapkę pana prezydenta. Być może taka jest intencja. Dlatego apeluję do marszałka Hołowni o przyjęcie naszego projektu dotyczącego zamrożenia cen energii. To będzie świadczyło o czystych intencjach. Jeżeli pan marszałek połączy w te dwie sfery działań, będzie to świadczyło o tym, że albo chce złapać w pułapkę właśnie pana prezydenta, ale co najmniej będzie to dziwne, ponieważ przepisy zaproponowane przez lobbystów już w ciągu 24 godzin wzburzyły opinię publiczną i to naprawdę w każdym zakątku Polski. Te wszystkie kwestie związane z możliwością lokowania wiatraków w bezpośredniej bliskości domów, zakłócające mir domowy, pokazują, że my jesteśmy obozem politycznym, który działa na rzecz Polaków, na rzecz wszystkich gospodarstw domowych, a nie na rzecz lobbystów zagranicznych i polskich. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Może jeszcze pan redaktor TVN. Jeszcze w sprawie komisji śledczych chciałem podpytać, bo taka liczba członków ze strony Prawa i Sprawiedliwości, o której państwo mówią, gwarantowałaby to, że mogliby ci członkowie blokować wnioski o pociągnięcie niektórych osób, o postawienie przed Trybunałem Stanu. I czy to jest ważne dla Prawa i Sprawiedliwości? To z ustawy. Najważniejsze dla nas, dla naszego obozu jest to, panie redaktorze, żeby komisje śledcze powołane były zgodnie z prawem.
Jeszcze o kredyt 2% można szybciutko podpytać. Jak państwo odpierają te zarzuty mówiące o rozgrzaniu polskiego rynku nieruchomości i o rekordowych marżach deweloperów sięgających, tak przykładając do ostatniej dekady w ostatnim roku, rzędu 31%. Pani minister, ja bardzo zacznę odpowiedź na to pytanie i za chwileczkę pani minister Maląg. Szanowni państwo, tutaj bardzo ważne pytanie dotyczące tak naprawdę tego, że obok popytu na mieszkania, który jest wzmacniany przez różne mechanizmy, dawniej mieszkanie dla młodych, rodzina na swoim, teraz też właśnie ten projekt dostępności taniego kredytu i bezpiecznego kredytu, to są działania wzmacniające popyt. Jeszcze ważniejsze, ja to podkreślałem wiele razy i podkreślę to raz jeszcze, bo taka jest prawda o polskim rynku mieszkaniowym, jest to, aby wzmacniać podaż mieszkań. Do tego nasz projekt o zwiększeniu gruntów dostępnych na budownictwo mieszkaniowe w planach zagospodarowania przestrzennego to jest pierwszy aspekt, drugi deregulacja, to już co częściowo zrobiliśmy, czyli na przykład możliwość budowania bez zezwoleń domu o podstawie 70 metrów kwadratowych i po trzecie budowa z komponentów gotowych, komponentów, których producenci są również ulokowani w Polsce. Żeby też nie wyglądało to, że za mocno bijemy się w nasze piersi, bo oczywiście, że chcielibyśmy, aby było jak najwięcej programów mieszkaniowych, to dopowiem tylko, że mieszkania, które były oddane do użytkowania w ostatnim roku, w 2022, to 237 tysięcy. Prawie 100 tysięcy więcej niż średniorocznie oddawane mieszkania w czasach naszych poprzedników. A więc coś nam się tutaj udało, całkiem sporo nam się udało, ale jeszcze więcej jest tutaj też do zrobienia. Bardzo proszę, pani minister. Szanowni państwo, wiele czynników wpływa na cenę mieszkań, które są na wolnym rynku i z danych, które spływają, ale także z analiz. Przede wszystkim na cenę mieszkań ma wpływ ten odroczony popyt. Jesteśmy po czasie COVID-u. Dzisiaj, kiedy można ubiegać się o zakup mieszkania, na ten wpływ ma też dobra sytuacja gospodarcza. Tak jakby jesteśmy też w pewien sposób zakładnikami tej dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce, ale także wzrost wynagrodzeń i niskie bezrobocie. Także to jest wiele czynników. My cały czas kontrolujemy ten rynek i staramy się przede wszystkim, żeby te mieszkania były jak najbardziej dostępne, zarówno pod kątem ich dostępności, ale także podażowej.